Cześć, to Magda. Zbliża się lato, ale właściwie każda pora jest dobra, żeby wybrać się na jakiś plac wodny i pozjeżdżać na zjeżdżalniach. Ja je osobiście bardzo, bardzo lubię. Niektórych, nie ukrywam, bardzo się boję, bo jak mam zjeżdżać z serpentyn, no to krzyku przy tym nie brakuje. A co tam? Można sobie przynajmniej swobodnie pokrzyczeć. Ze mną rurka wodna gra Fox Games, i tu Waszym zadaniem będzie budowanie najbardziej dziwacznych i najdłuższych zjeżdżalni. Każdy z Was będzie budował tory, zakrętasy, pętle, tunele. No i myślę, że masa w tym zabawy i gra dla całej rodziny. Zobaczcie sami. Rozłożyłam wszystkie elementy gry przed sobą. Jak widzicie, nie ma planszy, bo tą planszę zbudujecie w trakcie rozgrywki. Mamy tylko kafelek startowy, czyli wsiadacie na początek zjeżdżalni i zabieracie się za super e, zjazd. Tak on wygląda. To są nasi zawodnicy, musicie ich poznać, bo są, jak widzicie, w różnym wieku, różnej buci. Jest taka fajna babcia, jest taki siłacz wielki, no bardzo sympatyczne postacie. Mam też, słuchajcie, takie punkty żetony premii. Je dostaniecie za to, jeżeli budując tor pozwolicie innemu zawodnikowi przemieścić się do przodu czyli taka bardzo e, przyjacielska e, rzecz, za którą dostaniecie dodatkowe punkty, one się będą liczyć pod koniec, bo układając ten tor, na koniec wygra osoba ta, która będzie miała najdłuższy to skład, składający się z naj, największej liczby kafelków i podsumujemy też e, żetony premii, które tu z tyłu, Mamy taki przelicznik, będzie nam to potrzebne pod koniec rozgrywki, tak żeby policzyć wszystkie punkty. Jak widzicie, przyjacielska gra, nie nastawiona na rywalizację, a nawet na współpracę, ale każdy tak naprawdę buduje swoją zjeżdżalnię, a jeżeli przy okazji może pomóc innym, to będzie super. Co tutaj jeszcze mamy ciekawego? Słuchajcie, mamy ratowników, bardzo sympatycznych ratowników. Którzy mogą się przydać w którymś momencie, jak mamy tutaj awarię. Mamy tutaj różne symbole atrakcji, wjazd do tunelu, na przykład statek piracki. Je możemy wlosować i wtedy tą wielką atrakcję będziemy mogli ułożyć na swoim torze. Tu są te duże kafelki, ale to za sekundę. A w środku mamy takie zwykłe kafelki do układania, ale może nam się zdarzyć takie super kafele, które jest jakimś skrzyżowaniem. Jeżeli taki kafelek nam się trafi, możemy jeszcze raz dołożyć jeszcze jeden kafelek, nie jeden tylko dwa. Ale teraz chwileczkę, jak tutaj gramy. Mam potasowane te kafelki w różny sposób. Układam je sobie w dwa stosy, będę mogła ciągnąć. Każdy z zawodników dostaje jeden kafelek, może sobie wziąć z którego stosu chce. Wszystko to jedno. Zaczynam grać, słuchajcie. Wybieram sobie zawodnika, na przykład zielonego, ustawiam go tutaj na starcie. O, losuję taki kafelek. O, i widzicie, to rozumiem. Wyszedł mi super kafelek, dokładam go sobie tu. I mój zawodnik już jest na końcu, zawsze jest na końcu tej zjeżdżalni. Mam jeszcze jeden ruch, to rozumiem. O, proszę bardzo. Jadę tu. O, jestem tu. Drugi zawodnik robi to samo, na przykład tutaj czerwony obok. Ma jeden kafelek, proszę bardzo i jest tutaj, jak widzicie rozbudowuje też inne połączenia i tu być może jak ja tutaj zrobię jakiegoś esa floresa, będę mogła się tędy e, przemieścić, o. no i dobra i teraz ja, o ja mam znowu jakieś skrzyżowanie, takie skrzyżowanie można tylko raz w ciągu ruchu zrobić, żeby mieć ten dodatkowy ruch, a ja może sobie tutaj zakręcę, o i tu stanę, zobaczcie. A, o, tu mamy tak na przykład. O, proszę bardzo, zobaczcie. I stajemy na końcu. No i teraz moja kolej, i ja mogę sobie, zobaczcie, na przykład postawić kafelek tak, i wtedy przemieszczam się przez jeden kafelek i przez drugi kafelek. Mam dodatkowe e, takie przemieszczenie. No i co? A teraz tutaj zawodnik, proszę bardzo, z boku. Idzie sobie tu, może uda mu się w jakiś sposób zawinąć, zobaczymy. No i ja, a ja mogę znowu sobie zrobić takiego Esa Floresa i sobie, o, tak się przemieszczę. A teraz, o, i tu mamy, słuchajcie, to jest moi drodzy, co to jest? To jest kafelek wjazdu do tunelu, i to jest fantastyczna rzecz. Mogę sobie postawić tutaj taki wjazd do tunelu, i ze wszystkich tych otworów będzie można wjechać do tunelu. I mamy kafelek wyjazdu z tonelu, który można w dowolnym miejscu dołożyć. I gdzie tutaj sobie dołożymy to na przykład? Na przykład tu zobaczcie, i mój zawodnik, proszę bardzo, numer 2, który wjechał tu drugim torem, tu wyjeżdża też drugim torem, i zobaczcie, o ile się przesuną. No i to są takie atrakcje. Oczywiście nie możemy się zderzyć, ale potem liczymy kombinujemy, dodajemy, łapiemy dodatkowe żetony i mamy dużo, dużo zabawy. Żetony są ciekawe, bo naprawdę na wiele sposobów można je dołożyć, można pokombinować, jak tutaj, w jaki sposób ułożyć, tak żeby nasz, a właściwie my, żebyśmy z tej zjeżdżalni zjeżdżali jak najdłużej i mieli z tego bardzo dużo radości. Gra rodzinna, świetnie się będą bawić młodsi i starsi, a ja Wam życzę... Dużo żetonów premii, tak żeby atrakcje pojawiły się na waszy, w Waszej grze, wiry wodne, statki pirackie, wjazdy do tunelu i inne bariery. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę miłej rozgrywki. Cześć!